Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek serii Kontra i jeśli dobrze liczę, to już 28 albo 29, to w zależności od tego w jakiej kolejności ja je wypuszczam, bo tak naprawdę to ja ich nagrywam więcej niż wy widzicie, ale czekają na swoją kolej na kanale i będą publikowane w przyszłości, albo już zostały. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o Belgian Pale Ale, które uważał Damian Wadas, czyli browar Pustynna Burza. I jest to piwo, które zdobyło trzecie miejsce w swojej kategorii na flisackim konkursie piw domowych 2020 z notą 37,33. Jest to trzecie miejsce, więc jest to dobre belgijskie piwo. Znaczy polskie, ale w belgijskim stylu. Znowu nie mam otwieracza. Zobaczycie to. Przypinany do lodówki otwieracz Rewia Piwa. Tak, proszę Państwa, mamy już otwieracz, więc nie będziemy zwlekać. Przelewamy piwo Damiana, a piwem, które będzie jego konkurentem, zajmiemy się za chwilkę. Kolor ma przepiękny, złociutki, a wręcz bursztynowy. I pachnie? Na razie bardzo dobrze i spodziewam się, że będzie jeszcze lepiej. Zatem przeczytajmy. 13 BLG, 5,2 alko, 29 IBU. Piwa było 16 litrów. W ogóle jest to wydruk z Brunes. A ja Brunes polecam, bo sam go używam. I to jest całkiem spoko. Wydajność zacierania 65%. No czyżby ważenie w worku? Tak mi się wydaje, że Damian tutaj poszedł w tą stronę. No chyba, że jest to jakaś kobra, która jest mniej wydajna. Zasyp. Castle Pale Ale 3 kg. Castle Munich. Może będę podawał w procentach. Castle Pale Ale 62,5%. Castle Munich Malt 21%. Abbey Malt z Weyermana z 8,3% oraz Karabelcz Karmel, proszę się nie tłuc. Kocie! Oraz Karabelk 8,3 kg. Nie kilograma, tylko procenta. Oj, coś dzisiaj, prawda, nie za bardzo z tym i z tą zmęczenie. Ważyłem przed chwilą porter bałtycki. Wybaczcie. Już to widzieliście, mam nadzieję. Gotowanie, marynka 15 gram na 60 minut. Gotowanie Fagels 30 gram na 15 minut oraz na aromat 5 minut 30 gram Saz. Dużo tego chmielu jak na Belgian Pale Ale, no ale może się mylę. Drożdże belgijskie pagórki, a do klarowania Weerflok. I piwem, z którym zmierzy się Belgian Pale Ale Damiana, nie będzie Belgian Pale Ale. Zaskoczenie, prawda? Będzie to dubel, ale lekki dubel. Dlaczego tak wybrałem? No bo przeważnie w sklepach są dostępne Belgian Blondy, a Belgian Blondy są zbyt mało tostowo-chlebowo takie opiekane, a duble są częściej tostowo-chlebowo opiekane. I na to mam nadzieję, że trafiłem nieźle, chociaż to piwo, czyli dubel, jest mocniejsze, bo jest to 15,5 BLG, więc o 2,5 BLG więcej niż piwo domowe. 6 alko, więc tylko o 0,8 więcej. Belgian dubel refermentowany, niefiltrowany. Browar, aha, no właśnie, browar, Węgrzce Wielkie. Browar położony rzut beretem od browaru Kazimierz. Taka ciekawostka. Jest to browar, który powstał już jakiś czas temu. Ja już też miałem styczność z tymi piwami, ale tylko z kilkoma. Potem jakoś przycichło o tym browarze. No i co, belgijski trop, czyli Belgian Dubbel sięgający czasów klasztornego browaru Westmale. To harmonijne połączenie owocowych, czekoladowych i ziołowo-pieprzowych aromatów. Dbając o środowisko, nasz browar sam produkuje energię elektryczną, która zaspokaja 100% jego potrzeb. I to jest też ciekawe, browar Węgrzce Wielkie 100% tej energii, którą potrzebuje, produkuje samemu. Z paneli słonecznych między innymi. Nie ma informacji o składzie tego piwa. Czy ja jestem ślepy? No dobra, nie ma składu. Smuteczek. No ale trudno. Otworzymy, zobaczymy i wrócimy do domowego. No bo pewnie już się otworzyło. Twardy kapsel, ale taki fajny, taki łatwo schodzący. Przelewamy. Dobra, rzemieślnicze odpoczywa, wąchamy piwo domowe. Damian Wadas, Pustynna Burza, Belgian Dubbel. Belgian Pale Ale. No i rzeczywiście jest dużo nut opiekanych,
karmelowych delikatnie. Jest coś pieprznego, przyprawowego w tym aromacie. Ciepła przyprawowość i bardzo przyjemna taka nutka żytnia. Może nie opiekane zboże, ale tak jakby takie chrupiące zboże. Coś mi się tak kojarzy z takim jakimś może wieloziarnistym batonikiem. Nie batonikiem, wieloziarnistym takim, takim sucharkiem wieloziarnistym. Są też fenole przypominające banan, przypominające taką krągłość, pełnię, może nawet chipsy bananowe. Ale fajna jest taka nutka w tle, taka opiekana, tostowa, delikatna, melanoidynowa bym powiedział. Chociaż jest to taka chrupka tostowość, chrupka melanoidynowość, nieprzytłaczająca. Pachnie bardzo ładnie, ale wychodzi też alkohol w aromacie. Odfermentowanie też jest tutaj podane, z tego co widziałem. I odfermentowanie jest na poziomie 85%, więc dość głęboko. Dobra, pierwszy łyk, zatem piwo Damiana Badasa. No to tak, chmielowości nie ma i to dobrze. Jest odpowiednio chmielowe, czyli praktycznie w ogóle. Natomiast dość wysokie nagazowanie rozprowadza to piwo. Troszkę sprawia, że to piwo jest bardziej orzeźwiające. Dodaje temu piwu właśnie taką zwiewną nutę, chociaż samej słodowości jest tutaj sporo. Ona jest może nie ciężka, ale taka bardzo wyraźnie zaznaczona. I do tego mamy wytrawny finisz. Dzięki temu to piwo jest po prostu bardziej pijalne. Drugi łyk. Ta pełnia i te fenole zmierzają w stronę taką ciepłą po prostu. Jest coś przyprawowego w tym piwie i myślę, że to jest efekt pracy drożdży belgijskie pagórki. Bierzemy się za piwo rzemieślnicze w takim razie, czyli browar Węgrzce Wielkie, który sam produkuje energię do swojego browaru. Bardzo ciekawe. Chyba pierwszy taki browar w ogóle w Polsce. Wąchamy ich dubla. No tutaj jest zdecydowanie bardziej intensywny, taki bardziej owocowy aromat, przypominający jakieś suszone owoce, może daktyle suszone. Tak, jest tutaj dużo więcej takich fenoli i jest też taka ciepła przyprawowość, co mi się bardzo podoba. Ciekaw jestem, jakie drożdże zostały użyte, ale tego się niestety nie dowiemy, bo browar postanowił nie pisać składu. I czy to jest w ogóle legalne, że browar nie pisze składu? Dla mnie to jest przedziwne. No ale próbujemy, tak czy tak. Dużo większa pełnia, dużo więcej się tutaj dzieje w warstwie słodowej. Może nie dużo więcej, ale ta pełnia jest taka... inaczej. Finisz nie jest wytrawny, więc jest raczej taki słodkawy, więc wszystko zmierza w taką stronę troszkę przymulającą, troszkę taką ciężkawą po prostu. Ciężkawy dubel. Wytrawny finisz w piwie domowym zdecydowanie bardziej mi odpowiada. No to piwo jest takie jednowymiarowe, za nisko nagazowane jak na dubla, to na pewno. Mało rześkie, chociaż jest to chyba całkiem przyzwoity przykład dubla, zwłaszcza w polskim wykonaniu. Piwo domowe, wracamy do piwa domowego, chociaż ja już chyba wiem, kto wygrał. Mamy kontrę do słodowości i to w tym piwie gra dużo lepiej niż w dublu. W dublu też ona powinna się znaleźć. Ten finisz też powinien być trochę bardziej wytrawny. Jednoznacznie, dzisiaj jednoznacznie wygrywa piwo domowe. I to jest dla mnie bardzo dobry prognostyk przed Risem, którego mam od Damiana Badasa i który już ma swojego kontrkandydata z browaru Moczy Broda. Ale o tym cichutko, a to tyle ode mnie w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć!